W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak poradzić sobie z każdym problemem w projekcie. Czyli to będzie odcinek o seksie, o przemocy, o trójkątach. Więc proszę, nie oglądajcie go przed 22, bo będzie kilka mocnych tematów. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. I dzisiejszy odcinek będzie właśnie o problemach i będzie też o obiecanym seksie. Także zostańcie ze mną. Jeżeli interesuje Cię tematyka zarządzania projektami, w ogóle zarządzania, nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. Jeżeli podoba Ci się ten film, daj łapkę w górę, to inni będą wiedzieć, że jest fajne i po to przyjdą. Dzisiaj, skąd pomysł na dzisiejszy odcinek? Pomysł na dzisiejszy odcinek wziął się z programu, który przygotowałem dla jednej z firm informatycznych, gdzie dostałem brief następujący. Panie Mariuszu, my nie potrzebujemy zarządzania projektami w ogóle, bo jesteśmy w tym świetni, nie mamy najmniejszego problemu. Problem zaczyna się tylko wtedy, kiedy klient nie do końca trzyma się zasad, no i wtedy zaczyna się małe zamieszanie. No więc ciekawe, bo wtedy zarządzanie projektami jest potrzebne i wtedy powstał pewien model. Problem solver do rozwiązywania wszystkich problemów w projekcie. Najpierw dla tej firmy przygotowałem model, który pozwalał poradzić sobie z problemami na czterech poziomach. Ale się okazało, jak zacząłem pracować z firmami, które mają udział w Skarbu Państwa, że istnieje jeszcze piąty poziom, który nie do końca aż tak był widoczny w biznesie, ale w biznesie też się pojawia. I to, o czym opowiem dzisiaj, opowiem Ci, jakie poziomy problemów możesz napotkać w projekcie, plus pokażę Ci, jak sobie z tym radzić, gdzie szukać rozwiązań. Nie ma nierozwiązywalnych problemów, to na 100%. No i teraz tak, jak wyglądają te problemy? Pierwszy, który bardzo często się pojawia, jest taki, że umówiliście się na coś z klientem, pracujecie nad tym, a później się okazuje, że klient mówi, no nie, ale to też mieliście zrobić, a to wyobrażaliśmy sobie inaczej. Ale to jest po waszej stronie. Ty się bronisz, no nie, to jest po waszej stronie, to jest wasz element. Nie, oczywiście tak nie ma. Jest po prostu taka totalna przepychanka. I tutaj problem jest typowo merytoryczny. Mamy niepoukładane projekty. Niestety większość projektów jest niepoukładana. Nie dlatego, że to jest trudne, tylko dlatego, że nie doceniamy tego, jak warto mieć dobrze poukładane cele, konkretne zakresy odpowiedzialności, mieć to odpowiednio poukładane, bo jeżeli działasz w takim standardowym odruchu, bierzmy się od razu do roboty, to dużo elementów zostaje niedopowiedzianych. I te niedopowiedzenia w momencie kryzysu działają na Twoją niekorzyść. Na poziomie zaawansowanym można sobie pokombinować z tym niedopowiedzeniem, ale podstawowy pierwszy poziom to jest typowo problem merytoryczny. Nie mamy się do czego odnieść. Nie mamy na to spojrzeć, bo umowy są podpisywane bardzo ogólnie, wstępna specyfikacja jest bardzo ogólna, no i na koniec Ty w tym się gubisz. Warto to poukładać, zaraz o tym będę opowiadał. Drugi poziom pojawia się w momencie, gdzie Ty masz poukładany ten projekt, ale idziesz do ludzi i chcesz, żeby się zaangażowali w Twój projekt z innych działów, a się okazuje, że coś nie za bardzo się dzieje. Lądujesz na liście priorytetów, tak, a na miejscu 627, więc w najbliższych 10 latach nic się tym nie zajmie. Generalnie ludzie niby mają pracować w Twoim projekcie, ale nie chcą. To jest drugi poziom. To jest poziom problemów na poziomie celów. Ci ludzie nie mają żadnego zysku z tego, że pracują nad Twoim projektem. Koniec finał. Nie zadbałeś o to, żeby mieli to wpisane w swoje cele, nie przedstawiasz im jakiejkolwiek sensownej propozycji. Słuchaj, jak popracujesz nad Twoim projektem, to będziesz miał to i to. Problem na poziomie celów. Trzeci, to jest fascynujące. Trzeci problem wygląda tak, że umawiasz się z kimś na pewien sposób działania. Na przykład spotykamy się co poniedziałek, albo robimy daily stand-upy, albo umawiamy się na pewien raport, a ludzie nie wywiązują się z tych rzeczy, na które się umówiliście. Docieramy do poziomu problemów z zasadami. Wielu osobom się wydaje, że wszyscy działają dokładnie w taki sam sposób i mają takie same zasady działania. Teraz mały test. Gdybyśmy się umówili, że przysyłasz mi coś do piątku. Przysyłasz mi coś do piątku, do kiedy ja to dostanę od Ciebie? Część osób sobie pomyśli, no dobra, fajnie, ja to być może wyślę do 9 rano w piątek, bo człowiek chce nad tym pracować, ale większość ludzi mi mówi, ty to jest piątek 17 albo piątek 23.59, to de facto przekłada się na poniedziałek na 9 rano. To jest taki totalny, prosty przykład, ale tych zasad jest więcej. To jest to, jak piszemy maile, czy potwierdzamy spotkania.
Wiele zespołów nie ma ustalonych zasad i nawet sobie nie zdaje z tego sprawy. Kolejny poziom to jest poziom, w którym, a szczególnie jak pracujesz z klientem na 100%, kultura twojej firmy, zasady twojej firmy na początku nie są do końca takie same w każdym momencie z zasadami klienta, więc warto się temu przyjrzeć. Może się wydawać, że okej, fajnie, jednej, drugiej stronie zależy, żeby osiągnąć sukces, ale to nie jest takie oczywiste. Kolejny poziom, do którego może dojść, jeżeli tu dużo się dzieje, to jest moment, w którym nie do końca... Kurczę, przestajecie się lubić. Odbierasz telefon, ale ty boisz się odebrać telefon, bo wiesz, że po prostu dostaniesz OPR od razu. Są takie sytuacje, że po prostu projekty wchodzą na dosyć spory poziom emocji. Jest spora szansa, że weszliśmy na czwarty poziom problemów, to jest problem wartości. Inaczej postrzegamy rzeczywistość. Taki bardzo podstawowy problem wartości to jest pomiędzy menadżerem a specjalistą. Specjaliście zależy na jakości, żeby jak najlepiej wytrywelować produkt. To są artyści. Chcą mieć to fajne, super dopieszczone, coś czym mogą się pochwalić, a menadżerowie patrzą na efektywność i mówią dawaj, 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 wysyłaj to szybko. I tu jest problem efektywności. Ty weź to wyślij, jest ok, a z drugiej strony nie, ja pod tym się nie podpiszę. Jeden z przykładów, tu bardzo dużo może się zadziać. I ostatni poziom, ten odkryty w pracy z firmami z udziałem Skarbu Państwa. System. Każdy z nas istnieje w pewnym matriksie. Tam sytuacja była taka, że słuchaj, ale nasza praca zajmuje tydzień, ale akceptacja tego, co mamy zrobić, zajmuje 3 miesiące. No i jak w tym żyć? Jak sobie z tym poradzić? Nie? No i jest kilka opcji, ale to zaraz o tym opowiem. I generalnie to, co warto zrobić, po pierwsze zidentyfikować, na którym poziomie jest twój problem, którego elementu dotyka, bo w zależności od tego, im głębiej, tym trudniej go poukładać. Im płytlej na górze, tym więcej masz możliwości i narzędzi, z których możesz korzystać, z tego kanału YouTube albo wszelakich innych, do tego, żeby sobie poradzić. To są stosunkowo proste rzeczy, więc krok pierwszy. Zastanów się nad swoim wyzwaniem i zidentyfikuj, na którym poziomie powinno się znaleźć. Fajne ćwiczenie, które możesz zrobić, to zapauzować teraz ten film, wypisać sobie te problemy i spróbować je posortować na poszczególne części. Wiem, że 1% z Was właśnie to robi, a reszta stwierdziła, dobra, dawaj szybkie rozwiązanie w pigułce, więc nie będę Was trzymał, przechodzimy do rozwiązań, jak sobie poradzić w każdym z tych poziomów. Bo wiem, że sporo z Was czeka na seks i seks zaraz będzie. Obiecuję, generalnie jeżeli dzieci to oglądają, to jest ten moment, kiedy powinny pójść spać. Jak sobie poradzić z tematami na poziomie merytoryki? Obejrzyj film numer 10 na tym kanale o rozwiązywaniu, o robieniu rzeczy niemożliwych. Tam jest idealnie odpowiedź, jak poukładać swój projekt, jak sobie poradzić z tymi oczekiwaniami niemożliwymi pod kątem czasu, zakresów i kosztów. W skrócie, założenie polega na tym, zadbaj o podstawy. Tak totalnie po prostu po ludzku. Miej kartę projektu, miej sposób na kontrolowanie, miej jakiś harmonogram i jeżeli dostajesz niemożliwe zadanie, to myśl pod kątem czasu, zakresu i kosztów ograniczeń trójkąta projektowego. W filmie numer 10 masz pełną odpowiedź. Jak sobie radzić z celami? Z celami warto pamiętać, że ludzie mają cele na 3 poziomach. Deklarowanym, czyli to, co mówią. Jeżeli są spójni, to nie ma problemu, ale różnie to bywa. Drugi biznesowy. Każdy ma Excela, według którego jest oceniany, według którego dostanie premię. I osobiste. Każdy z nas gra w pewien sposób na siebie. Nakręcę kiedyś odcinek trochę głębiej, ruszający te tematy, bo to jest fascynujący temat. Natomiast na dzisiaj konkretna rzecz, jeżeli masz problem na tym poziomie, to sprawdź, czy jakie cele ma osoba, z którą pracujesz i to, czy to, co proponujesz, jest choć trochę w tym samym wektorze. Bo jeżeli twój projekt nie wspiera celów biznesowych albo osobistych tej osoby, nie ruszysz jej. Po prostu ludzie się zorientują, że pracują za frajer i przestaną cię wspierać. Zasady. Element zasad. Znowu odeślę do odcinka numer 19 tym razem o 4 poziomach eskalacji. Jak sobie poradzić asertywnie i konkretnie w sytuacji, gdy ktoś, mówiąc kolokwialnie, cię wlewa i nie robi tego, co powinien zrobić, a ty jednak chcesz być miły do pewnego poziomu. Obejrzyj ten odcinek, pokażę ci po prostu, jak od prośby przejść do bardziej przemocowych sposobów, żeby po prostu się wadziało, a jednocześnie budując twój autorytet. Ja odsyłam do tych odcinków, bo naprawdę po prostu inaczej ten odcinek trwałby długo, a już dużo nakręciliśmy rzeczy, z których możesz skorzystać. No i wreszcie długo oczekiwany seks.
Jeżeli mamy problem z wartościami, to to rodzi napięcia. Rozwiązaniem na napięcia jest seks. Masz problem z przełożonym? Seks. Masz problem z podwładnym? Seks. Z dostawcą? Seks. I generalnie po prostu to powoduje, że otoczenie się zmienia, patrzycie na siebie inaczej, wchodzimy na trochę inny, głębszy poziom relacji i po prostu jest fajnie i ciekawie. Przechodzimy do kolejnego poziomu. Dobra, nie przejdziemy do kolejnego poziomu, bo jak tego nie wytłumaczę, to już w tym momencie po prostu się właśnie what the fuck, zwariował. Seks to jest komunikat ja. Wczoraj na warsztacie takie pytanie, po prostu pracowaliśmy z zespołem. I jednej osoby nie było w momencie, gdzie pracowaliśmy. Przez to i na koniec szkolenia pada takie pytanie. Hej, ale to ja pytam, a co to jest seks? Nie wyobraźcie sobie od dorosłego człowieka w życiu informację, to jest seks. Jak tłumaczę i objaśniam. Jest coś takiego jak komunikat ja. Idea z komunikatem ja polega na tym, że jeżeli masz coś do kogoś i zaczynasz go atakować, mówisz, ty dla mnie tego nie zrobiłeś, to jest słabe, beznadziejne i totalnie nie tak, u drugiej strony włącza się pozycja obronna i z automatu będzie się bronił. Więc zamiast rozwiązywać problem, wpychasz człowieka do narożnika, okładasz go i oczekujesz współpracy. To nie tędy droga. Seks rozwijamy w następujący sposób. Sytuacja. Mówisz, jaka jest sytuacja. Słuchaj, nie wysłałeś mi raportu. Emocje. Nie mogę spać po nocach, bo nie wiem, czy ten projekt jest pod kontrolą i czy będę w stanie wystawić faktury w tym miesiącu, inaczej po prostu traci się nam płynność na projekcie albo w firmie. Konsekwentnie, jak tak dalej się będzie działo, no to będziemy musieli przejść na tryb awaryjny i będę Cię musiał kontrolować bardzo dokładnie. Solution, staropolskie solution, jakie jest rozwiązanie, co możemy z tym zrobić. Najlepsze jest to, że pierwsze dwie literki wyłatwią sprawę. Jeżeli mamy problem, gdzie po prostu zaczynamy się coś się żreć, to jak opowiesz o sytuacji, opowiesz o swoich emocjach, druga strona ma szansę zrobić to samo, wchodzicie to na trochę inny poziom. To jest taki odpowiednik dania sobie po razie albo pójścia na piwo. To już opcję możesz wykorzystać samodzielnie. Seks się sprawdza, fajna rzecz, warto spróbować. Na ostatni poziom, jak sobie radzić z systemem? Z takimi sytuacjami, gdzie wydaje Ci, że nie masz na pewne rzeczy wpływu. Cztery strategie. Pierwsza to frustracja. Jest dużo ludzi, którzy chodzi i się frustruje, mówi, że wszystko jest beznadziejne i totalnie słabe. Okej, można. Ale po co? To jest zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych. Ja proponuję, nie róbcie tego, bo po co? Ja uważam, że ja mam takie sytuacje, że potrzebuję sobie ponarzekać. Dzwonię do znajomego i mówię, słuchaj, czy mogę 5 minut ponarzekać? Dawaj. Ponarzekam i mi przychodzi. Czasem to jest potrzebne, ale frustracja nie jest konstruktywna. Drugi element jest wycofanie. Dobra, nie gram w tą grę. Nie pasuje mi, jak działa ta firma. Nie chcę działać w ten sposób. Szukam sobie innego miejsca. I to jest też jak najbardziej okej. Okay. Nie jesteście przywiązani do jednego miejsca. Jeżeli czujecie się w tym totalnie źle i Wam nie pasuje, to zmieńcie. Tylko warto pamiętać o tym, że zawsze się wydaje, że trawa jest bardziej zielona u sąsiada. I warto to przemyśleć poważnie. Trzeci element to jest akceptacja. Okej. Okay. Pracuję w firmie, gdzie akceptacja zajmuje 3 miesiące. To wpisuję sobie w harmonogram tydzień i 3 miesiące i traktuję to jako zjawisko atmosferyczne. Luz. Jest zmiana pół roku. Polsce. Nie powinno nas to zaskakiwać. No niektóre przemysły zaskakuje co roku. I drogowce, i kolej jest zaskoczona, fascynujące. Ale generalnie po prostu akceptujesz to. No jest lato, wiosna, zima i tak dalej. I ostatnia opcja to jest zmiana. Chcę powalczyć o to, żeby coś zmienić. To jest ważne, bo wymaga faktycznie bohatera. Trzeba trochę zainwestować, żeby zmienić rzeczywistość. No i teraz tak. Jak z tego korzystać? Po pierwsze, sprawdź, gdzie jest problem, na którym poziomie. Dobierz właściwą sposobę działania i działaj zgodnie z tą strategią. Jak nie zadziałało, to napisz do mnie, a ja Ci podpowiem, gdzie zrobiłeś błąd. Nie ma opcji, żeby nie funkcjonowało. Druga ważna rzecz jest taka. Jeżeli masz ten problem, o który prosiłem, żebyś się zastanowił albo żebyś się zastanowiła, to napisz go w komentarzu i ja Cię odeślę do filmiku albo do źródeł, gdzie możesz sobie zgłębić i rozwiązać ten problem. Nakręciliśmy już tyle filmów i napisałem tyle tekstów, że na pewno Twój problem ma rozwiązanie, a przynajmniej jest kierunek. Więc napisz w komentarzu, z czym się zmagasz. Nie potrzebuję nazwisk. Imiona i nazwiska mnie nie interesują. Napisz ogólnie, o co chodzi, a ja skieruję, gdzie szukać rozwiązań. To bardzo często pomaga. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Jeżeli Ci się podobało, daj łapkę w górę. Daj znać o nas swoim przyjaciołom. Jak Ci się nie podobało, daj znać o mnie swoim wrogom. Wszyscy będą zadowoleni. Zrobisz same dobre uczynki. Powodzenia w projektach.
I pamiętajcie, ferfy foco.